Chcę dzisiaj do was powiedzieć pewne poselstwo, które zatytułowałem sobie wielowymiarowość. Ponieważ uważam, że jednym z największych problemów dzisiaj Kościoła jest szeroko rozumiana jednowymiarowość. Ludzie jednym wymiarem definiują Boga, Jego osobę, Jego naturę, Jego charakter, jednym wymiarem. A potem to ma takie skutki, że jednym wymiarem definiują siebie. I tak naprawdę mają problem, znaczy oni w ten sposób pojmują i definiują siebie, jak również w ogóle tak rozumieją swoją tożsamość, jakimś jednym wymiarem. Ja wam to dzisiaj udowodnię, że jednowymiarowość po pierwsze wypacza prawidłowy obraz Boga, po drugie ogranicza rozwój człowieka w prawdzie. Prawidłowy rozwój człowieka. I dam wam taki najprostszy przykład. Na chwilę się dzisiaj przy nim zatrzymam. Dzisiaj wywołany temat miłości, więc trochę w to wejdę celowo, bo chcę wam coś pokazać. Wiele osób w szeroko rozumianym Kościele mówi: Bóg jest miłością. Tego nikt nie podważa w szeroko rozumianym Kościele. Tylko jak zagłębimy się w to, jak wejdziemy w zrozumienie, czym dla danego człowieka jest ta miłość, co to oznacza, to okazuje się, że praktycznie każdy człowiek ma inne zrozumienie tej sytuacji. Dla jednego człowieka, dla przykładu, na przykład człowieka, który był wychowywany albo w domu dziecka, albo generalnie w zimnym chowie, ta miłość, to, że Bóg jest miłością, będzie oznaczało to, że On go przytula. Przytulenie będzie na piedestale. I teraz wiecie, chodzi o to czasami, że ludzie jakby przestają myśleć. Przytulenie może być formą miłości, jak najbardziej. Okazaniem tego jakimś. Ale wiecie, ja żyję nie od dzisiaj, mam ponad 45 lat. Wiem, że przytulenie samo w sobie potrafi być jedną z najbardziej egoistycznych postaw. I dam wam prosty przykład. Kobieta i mężczyzna. Kobieta może pragnąć przytulenia z bardzo egoistycznych pobudek. Bo ona potrzebuje bezpieczeństwa. Facet może potrzebować przytulenia jako gry wstępnej do seksu. Wiecie, kiedyś, kilkanaście lat temu to zrozumiałem, mieliśmy takich znajomych, ten chłopak już nie żyje, a ta dziewczyna nam opowiadała, mówi, że ona nie rozumie, że ten jej mąż potrafi mówić do niej takie piękne słówka. Chodź tu i tak jej szepcze, i przytul się do mnie, i przytul, i tam w ogóle jest po prostu największym romantykiem, po czym dwie minuty akcji, tak, spadaj z łóżka, bo mi ciasno. Nie rozumiała, o co chodzi. Tak, więc okej, okay, to jest taka mała dygresja, żebyśmy nie patrzyli płytko na pewne rzeczy. Nie? Dla jednego człowieka może to być, dlatego że on był nieprzytulany. I dla niego przytulenie jest przejawem Bożej miłości, on tak to rozumie. Dla innego będzie to na przykład, na piedestale będzie wybaczenie, będzie odpuszczenie kary. To przede wszystkim dla osób, które mają świadomość, że popełniły wiele błędów w starym życiu. Dla innego człowieka będzie uniewinnienie. Dlatego na przykład, kto był wielokrotnie karany, kto był wielokrotnie osądzany. Dlatego również, kto był często niesprawiedliwie osądzany i niesprawiedliwie karany. W końcu jest ulga, jestem uniewinniony. Dla innych, dla człowieka, który ciągle był poniżany, który przez całe życie słyszał, jesteś nic nie wart. Nic, kompletnie. Dla niego tą miłością będzie to podniesienie, które on otrzymuje. Dalej, dla człowieka samotnego, który tak naprawdę od lat zmaga się z samotnością, kiedy on przychodzi do Jezusa, to odpowiedź jest jakby lekarstwem na jego samotność. I on będzie mówił, że Boża miłość to jest właśnie odpowiedź na samotność. Ale inny, który nie był samotny, on go nie zrozumie.
bo on zawsze był w kręgu, powiedzmy, jakichś osób. On inną rzecz będzie doświadczał bardziej. Są ludzie, którzy wychowywali się w środowisku permanentnej wojny. Wojny w domu. Dla nich oni bardzo łatwo przyjmują taką wypaczoną akurat postawę, i to wam dzisiaj udowodnię, peace and love. Że z Jezusem to w ogóle, wiecie, pacyfistyczny, że Jezus to jest pacyfista. Dlaczego? Bo on cały czas walczył. A nawet jeśli nie walczył bezpośrednio, to walka była wokół. I on teraz, żeby się uratować, to mówi, no tak, Bóg na pewno taki nie jest. Na pewno to nie jest waleczny Bóg. To jest miłość, pokój na świecie. Inny zrozumie to jeszcze inaczej. Zobaczcie, jeśli ktoś, kobieta powiedzmy, była kilka razy w ciąży, albo miała przez lata problemy, żeby zajść w ciążę, i kilka razy poroniła, i teraz to dziecko jej się urodziło, ta miłość to będzie to dziecko, ona przeleje. Przeleje to miłość, powie tak, ale ten Jezus to jest właśnie to, że ja go dochowam, ja go utrzymam. W zależności jakich ran człowiek doświadczy w życiu, to co najbardziej potrzebuje uleczyć. Tak naprawdę tak rozumiemy i pojmujemy tą miłość. I teraz do czego zmierzam? Nawet jeśli w tych ludziach, w Kościele, bo o Kościele oczywiście mówimy, powoli przebija się informacja, że miłość wyrasta z prawdy, że miłość to posłuszeństwo tej prawdzie, to oni nadal w swoim sercu zawężają Boga do tej jednej najistotniejszej dla nich sprawy. 80, 90, 95% to jest to. To jest ta rzecz. I teraz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, problemem jest to, że ludzie stają i mówią, że Bóg jest tylko taki. Bóg jest tylko taki. Przez swoje doświadczenie, przez potrzebę uleczenia swojej rany, on mówi, Bóg tylko taki jest, i się kłóci. Na Facebooku albo gdzieś. Taki jest. Bo ja byłem samotna. Byłam. A teraz nie jestem. Bóg taki jest. A inny powie coś zupełnie innego. Tylko taki, tylko taki. Bo takie mam zrozumienie tematu. I teraz zobaczcie. Weźmy sobie tą formę wykrzywienia w postaci tego, że mamy człowieka, który wychowywał się w środowisku permanentnej walki. Rodzice walczyli. Wszędzie była walka. Psychiczna, fizyczna. Różne mogły być poziomy tej walki. I weźmy na przykład jeszcze to, że ta osoba przez stres permanentny miała problem z zajściem w ciążę, tak? Albo facet, nie wiem, jeśli chodzi o swoje plemniki. Teraz połączmy, on się nawraca i on ma takie dwa pierwsze pojawiają się przestrzenie. Że no Bóg na pewno nie jest taki, jak to środowisko walki, którego doświadczałem, tak? No i na pewno Bóg tak naprawdę przede wszystkim chodzi mu o dzieci. I teraz zobaczcie, bo ja was do czegoś prowadzę. I mamy teraz taką sytuację, że pada informacja publiczna, że Izrael zestrzelił rakiety w Gazie i zginęło dziecko. Dziecko zginęło! Mówi taki człowiek. Jak to zestrzelił rakiety? Pacyfistyczny Bóg. Przecież nie do takiego Jezusa przyszedłem czy przyszłam. Całe życie byłam w środowisku walki. Jak to dziecko zginęło? Bóg na pewno taki nie jest. Bóg na pewno nie chce, żeby zginęły dzieci. Bóg na pewno nie chce, żeby ginęli niewinni cywile. Takie mamy dzisiaj powszechne rozumienie. Co się dzieje? Ludzie w swoim sercu przechodzą na niewłaściwą stronę mocy. Gubią się w tym. Bo spotykają oponenta na ulicy, którą mówi, no wiesz, ale to są niewinne dzieci. Tak jeszcze, one mają, no i on, kurczę, i to wszystko, co było i co gdzieś tam jeszcze nie zostało wymiecione z jego duszy, tylko zepchnięte, tak, zaczyna się budzić. No tak, kurczę, nie wiem już o co chodzi. Tracę orientację, przecież Bóg jest miłością. A mówili, że Bóg jest miłością. Przecież wszyscy mówią, że Bóg jest miłością. To jak ten Bóg, który jest miłością? Jak ten Bóg? Jak to mógł zrobić? I dlatego dzisiaj, zanim pójdę dalej, przeczytam wam 6 fragmentów z Biblii,
żeby pokazać wam, że Bóg nie jest pacyfistą. Nie jest pacyfistą. I nie traktuje inaczej dzieci niż dorosłych. To w ogóle nie o to chodzi. Nie ma takich przestrzeni. Bóg, który jest miłością. Piąta Mojżeszowa, 2:31-34. Wtedy rzekł Pan do mnie: oto daję ci Sychona i jego ziemię. Zaczynaj. Bierz w posiadanie jego ziemię. I Sychon wyruszył przeciw nam wraz z całym swoim wojskiem do walki do Jachaz. Lecz Pan, nasz Bóg, wydał go nam i pobiliśmy go wraz z jego synami i całym jego wojskiem. Zdobyliśmy w tym czasie wszystkie jego miasta. Obłożyliśmy klątwą każde miasto i wszystkie zburzyliśmy. I teraz? I wycięliśmy także w pień mężczyzn, kobiety i dzieci. Nie pozostawiliśmy przy życiu nikogo. Wiele osób, zresztą zaraz o tym powiem. Najpierw przeczytam, później wam parę rzeczy na ten temat powiem, bo ja spotkałem się po swoim nowym narodzeniu z interpretacją tego w ogóle. I tych interpretacji lewych jest masę. Jeszcze. Drugi fragment. Bo to ważne, ja bym chciał, żeby, wiecie, postawić kropkę, jeśli chodzi o ten punkt, jeśli w kimś są jakiekolwiek wątpliwości. Piąta Mojżeszowa 3:1-3. Potem zawróciliśmy i ruszyliśmy drogą w kierunku do Baszanu. Wtedy wyszedł nam naprzeciw Og, król Baszanu, wraz z całym swoim ludem, aby stoczyć z nami walkę pod Edrei. I rzekł Pan do mnie: nie bój się go, gdyż wydałem go w twoją rękę wraz z całym jego ludem i jego ziemią. Postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z Sychonem, królem amorejskim mieszkającym w Heszbonie. Pan, nasz Bóg, wydał w nasze ręce również Oga i króla Baszanu i cały jego lud. Pobiliśmy go tak, że nikt z nich nie ocalał. Wiecie, jak my czytamy te rzeczy, to czytamy trochę jak krzyżaków. Czytamy jak jakieś takie odległe w ogóle opowieści. Przecież tam była rzeź. Rzeź, krzyki, piski, dzieci, kobiet były zarzynane. Nie możemy się tego bać. Zarzynane były. Piąta Mojżeszowa 7:1-2. Trzeci przykład. Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed tobą wiele narodów: Chetejczyków, Gigazejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Perezyjczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Siedem narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty. I wydaje Pan, Bóg twój, tobie i ty je wytracisz. Obłożysz klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Posłuszeństwo Jahwe oznaczało, że nie mogła zadrżeć ręka, kiedy była odcinana głowa kobiecie czy dziecku. Piąta Mojżeszowa, czwarty przykład. 20:10-18. To jest dłuższe trochę wyjaśnienie. Gdy dojdziesz do jakiegoś miasta, aby przeciw niemu walczyć, obwieścisz mu pokój. Jeżeli odpowie ci pokojem i otworzy ci swoje bramy, to cały lud znajdujący się w nim stanie się twoim hołdownikiem i będzie ci służył. Lecz jeżeli nie zawrze z tobą pokoju i rozpocznie z tobą wojnę, to je oblegniesz i gdy Pan Bóg twój wydaje twoje ręce, wybijesz wszystkich jego mężczyzn mieczem, tylko kobiety i dzieci oraz bydło i wszystko, co będzie w tym mieście, cały łup z niego weźmiesz sobie jako zdobycz i będziesz korzystał z łupu twoich nieprzyjaciół, których dał ci Pan Bóg twój. Tak postąpisz z ochroną, z zostawieniem tych kobiet i dzieci, ze wszystkimi miastami bardzo oddalonymi od ciebie. Jednakże z miast tych ludów, które daje ci Pan, które wymieniałem przed chwilą, w dziedziczne posiadanie, nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty, gdyż obłożysz je klątwą, mianowicie Chetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Parezyjczyków, Chiwijczyków i Jezebujczyków, jak nakazał ci Pan Bóg twój, aby nie uczyli was czynić tych wszystkich obrzydliwości, jakie oni czynią swoim Bogom. Bóg nie steruje ludźmi, ale wie, jakie podejmują decyzje. To był nakaz rzezi. Wejdziecie, wyrżniecie wszystko. I dwa przykłady. Jozue, jeszcze trochę później, 6:16-17 oraz 20:21. Za siódmym razem, gdy kapłani zatrąbili w trąbach, tu chodzi o Jerycho, rzekł Jozue do ludu: wznieście okrzyk bojowy, gdyż Pan dał wam to miasto.
A miasto to i wszystko, co w nim się znajduje, będzie pod klątwą Pana. Tylko Rahab, nierządnica, pozostanie przy życiu, ona i wszyscy, którzy są z nią w domu, ponieważ ukryła posłańców, których wysłaliśmy. Tak na marginesie, ktoś mnie ostatnio pytał a propos świętego kłamstwa, nie bardzo to rozumiał. Jak ktoś ma z tym wątpliwości, niech sobie poczyta o Rahab. Tam jest pięknie opisane, czym jest w ogóle święte kłamstwo. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach. A gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu. Lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto. I przeważnie ludzie się koncentrują na tym fragmencie. O fajnie, zatrąbiliśmy w trąby, mur padł. I wyrżnęli do nogi ostrze miecza wszystko, co było w mieście. Mężczyzn i kobiety, młodych, starych, woły, owce i osły. Szósty fragment. Ostatni z tych, które przygotowałem. Jozue 8:1-2 oraz potem 24:26. I rzekł Pan do Jozuego. Zdobili Jerycho, idą do Aj. Nie bój się i nie lękaj się. Weź z sobą cały zbrojny lud. Powstań i wyrusz do Aj. Patrz, oto ja wydam w twoje ręce króla Aj z jego ludem, miastem i ziemią. A postąpisz z Aj i z jego królem, tak jak postąpiłeś z Jerychem i jego królem. Gdy Izrael, i dalej ten drugi fragment, gdy Izrael wyciął w pień wszystkich mieszkańców Aj w otwartym polu i na pustyni, gdzie ich ścigali, gdy wszyscy już aż do ostatniego polegli od miecza. Wszystkich poległych w owym dniu mężczyzn i kobiet było 12 tysięcy. Rzeź. Dzisiaj w mediach. Dziecko zginęło w Gazie. 12 tysięcy zarżniętych głów, zabitych. Rozumiecie to? Dlatego mówię, jednowymiarowość jest ogromnym problemem. I jest napisane, co? Wszystko mieszkańcy. Jozue nie cofnął ręki, którą wyciągnął ze szczepem, dopóki nie zostali wybici wszyscy obłożeni klątwą mieszkańcy Aj. I teraz bardzo ważne pytanie. Po pierwsze, dwa pytania. Czy znasz takiego Boga? Dwa, czy kochasz takiego Boga? Bardzo ważne. Wiecie, co ja usłyszałem na początku po swoim nawróceniu? Słyszałem taką teorię, że bogów jest dwóch. Naprawdę. Że jest Bóg Starego Przymierza i jest Bóg Nowego Przymierza. Ludziom się w to w głowie nie mieściło, bo podchodzą do rzeczy jednowymiarowo. I przez pryzmat swoich doświadczeń, swoich potrzeb, swoich ran. I takich koncepcji powstaje masa. Ci ludzie nie rozumieją, że Bóg nie jest jednowymiarowy. Że w tym samym czasie On jest miłością i w tym samym czasie jest na przykład sędzią. Cały czas. Że to nie jest jeden wymiarek. Jest też sędzią. Tak? Ojciec przekazał sąd na syna, a syn przekazał na słowo. I teraz zobaczcie, bo to jeśli człowiek prawidłowo rośnie w Chrystusie, to zrozumie w ogóle potęgę tego, co wykonało się na krzyżu dla nas. Boża miłość do człowieka jest dotykalna do człowieka tylko w Jezusie Chrystusie. Zgadzacie się ze mną? Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Nie w emocjach. W Chrystusie świat ze sobą pojednał. W ten sposób pokochał świat, co? Że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Więc jeśli ktoś w Niego nie uwierzy, jeśli ktoś Go nie przyjmie, to zginie. Bóg, który jest miłością, za tym stoi. I to, co często Artur mówił, ja sobie wtedy pamiętam, pierwszy raz to tak przerabiałem, żeby dobrze to zrozumieć. Bóg poza Chrystusem dla człowieka jest śmiertelnie niebezpieczny. No zobaczcie to. No zobaczcie przez te fragmenty w ogóle, zobaczcie to. On jest święty, On jest czysty, On jest stały. To jest ogromna potęga tego, co my mamy w Chrystusie. Będąc w Chrystusie, tak? I żyjąc w Chrystusie, w ogóle tego, co On nam zapewnił, nie? Ale chcę wam pokazać jeszcze jedną rzecz, że przyjście Jezusa nie zmieniło Boga. Nie zmieniło Go. To nie jest tak, że On był wtedy
Bogiem wojny, bo tak zsyłał, a teraz jest Bogiem peace and love w ogóle, wiesz. Chronię dzieci nienarodzone. Nie, to jest ten sam Bóg. A my mamy petardę, bo mamy ochronę, bo jesteśmy w Chrystusie. To jest coś, co w ogóle jak sobie to rozważam, to jestem turbo wdzięczny. Turbo wdzięczny. To nie jest coś, jak rozmawiam ostatnio z człowiekiem, już nieważne z kim, ale rozmawiam z nim któryś raz z kolei, on mówi, że on, ja tego nie rozumiem, dlaczego Bóg jest miłością, a ci wszyscy ludzie idą do piekła. Bo mu sprzedali tanią Ewangelię. Tanią Ewangelię. Bóg jest miłością, a on, wiecie, i jaki miał deficyt, tak jak czytałem na początku, tak to zrozumiał. Nie wie, o co chodzi. Nie wiem, czy narodził się na nowo, od lat jest w kościele. Nie wiem, czy się narodził na nowo, nie wiem, czy on wie, o co chodzi w ogóle. On poszedł za czymś, co powiedzieli, że jest. Tania Ewangelia, żeby pozyskać ludzi. Fajnie na fejsie wygląda, nie? 70 głosiłem, 56 się narodziło na nowo. Kurczę! Chyba może kto w to uwierzyć, tylko ktoś, kto na ulicy nie był w Polsce. To statystyki dla sponsorów kościoła są. Taka jest prawda. I całe to poruszenie właśnie ze stwierdzeniem, że Bóg poza Chrystusem nienawidzi człowieka. Wiecie, to skomalizowani ludzie, dowiecie o tym często, że oni twierdzą, że Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. On kocha grzesznika. I to właśnie tak, bo to jest taki ten taki dobry Bóg, taki, w takim rozumieniu właśnie pacyfistyczny. To jest bzdura wynikająca właśnie z tego wąskiego, jednowymiarowego postrzegania. Zobaczcie. Bóg za nieposłuszeństwo człowieka, za jego akt buntu w Edenie, wygnał człowieka z raju. Znienawidził go. Nie chciał go oglądać. Nienawidzę cię! Wyjdź mi z miejsca świętego, którym miałeś zarządzać. Sio! Nie, on grzechu nienawidzi. Grzech wygonił, czy grzesznika wygonił? Grzesznika wygonił. Później zesłał mu ostateczny ratunek w postaci Jezusa Chrystusa. Ostateczna forma ratunku dla tego człowieka. I teraz, jeśli ktoś go nie przyjmuje, to wieczność spędzi znowu w oddzieleniu, w piekle. Kto będzie w piekle? Grzech czy grzesznik? Grzesznik. Grzesznik. Bo się nie pojednał z Bogiem w Chrystusie Jezusie, więc nadal jest znienawidzony. To proste. Jest znienawidzony. To jest petarda z Chrystusem, co się wykonało. To trzeba poglądać z wielu stron, bo my tak spłudziliśmy w ogóle. I przez Jezus i tam w ogóle bujał się z Ojcem, cieśla, poszedł tu, tam gołębica zstąpiła, tu poszedł na krzyż, generalnie tak. To jest petarda tego w ogóle, jakie było nasze położenie, jakie było położenie ludzi i co się teraz dla nas wydarzyło. Ale Bóg nie przestał być Bogiem. Nie stał się jednowymiarowy. Jezus nie zmienił Boga. Zmienił nasze położenie tych, którzy uwierzyli w Niego. Ale nie zmienił Boga. Czyli jedyną formą ratunku dla człowieka i jedyną możliwością dotknięcia Bożej miłości jest przyjęcie zastępczej ofiary Jezusa poprzez wiarę Jego zmartwychwstanie. A idąc dalej, zobaczcie, bo to tych przykładów jest więcej. Zresztą ja tylko część z nich dzisiaj sobie wynotowałem. Idąc dalej w temacie wielowymiarowości Boga. Bóg jest wszechmogący, tak? Ale jednak nie może zrobić wszystkiego, nie? Wiecie, to też wielokrotnie pada, ale ja chcę to dzisiaj jakby tak też usystematyzować w tym. Nie może przestać cię kochać. Nie może zaprzeć się swojego słowa. Nie może złamać przymierza, które z tobą zawarł. Wiecznego przymierza. Nie może tego zrobić. Więc jest wszechmogący? W teorii tak. Ale w związku z tym, że on jest wszechmogący, ale też jest sprawiedliwy, też jest święty, ograniczył siebie swoim słowem. Ograniczył siebie swoimi zasadami. Bo jest też prawdą, jest też słowem. Sam siebie ograniczył. Więc to nie jest tak, że Bóg, on nigdy nie wyjdzie poza prawdę. Bo jest prawdą. Taką ma naturę. Wszechmogący Bóg ograniczył siebie. Na poziomie poza właśnie prawdą. Jeśli do tego jeszcze dołożysz to, że Bóg jest wierny, to masz swoistą klamrę stabilności Boga w tym wszystkim. Teraz nawet stare przymierze, już o nowym go wspomnę, ale inny przykład. Zobaczcie, Bóg jest stały, wiemy o tym, a więc jest niezmienny. Ale jednak pozostawił człowiekowi
możliwość negocjowania z nim w określonym zakresie. W granicach prawdy oczywiście, w granicach jego serca. Zakres tych negocjacji on nigdy nie będzie wyznaczał, nie będzie wykraczać poza naturę Boga. On nigdy nie przesunie granicy prawdy. To wszystko się odbywa w obrębie natury i serca Boga. I zobaczcie, 1 Mojżeszowa 18, 23-32. A zbliżywszy się Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych. Czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejsca temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Zaczyna rozmowę. Ale to jest rozmowa i w prawdzie, i w miłości. Później przechodzi do 20 i dalej. I rzekł, niechaj nie gniewa się Pan, proszę, ale jeszcze raz będę mówić. Może znajdzie się tam 10 sprawiedliwych. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 10. Drugi przykład. 4 Mojżeszowa, 16, 20, 24. Rzecz się dzieje w trakcie buntu Koracha. I przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy. Odłączcie się od tego zboru, a ja ich zniszczę w mgnieniu oka. W pierwszej chwili Bóg chciał wytracić wszystkich, zostawić tylko Mojżesza i Aarona. Lecz oni upadli na swoje oblicza i rzekli, Boże, Boże duchu wszelkiego ciała, czy jeśli zgrzeszy jeden mąż, będziesz się gniewał na cały zbór? Wtedy odezwał się Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do zboru tak. Oddalcie się z obrębu mieszkań Koracha, Datana i Abirama. Wskutek negocjacji wytracił tylko tych trzech. Chcę, żebyście to dobrze w ogóle złapali, ten fragment. Nie możesz negocjować z Bogiem w ten sposób. Wiesz, Boże, jestem wstawiennikiem. Moja babcia to bardzo dobry człowiek. Ona, wiesz, całe życie była dobra. Nikt się tak nie zajmował jak ona. Odprowadzała mnie do szkoły, gotowała mi, rodzice mi, wiesz, odrzucili. Ona była dla mnie dobra. Wiem, że się nie pojednała z Tobą. Wiem, że miała zadrę na Ciebie. Ale chcę, żeby ona poszła do nieba. To jest poza prawdą. Bo babcia ma wolną wolę i ma możliwość podjęcia decyzji. Takich negocjacji nie ma. Ale inne negocjacje. Zobacz. Masz swojego oprawcę. Masz prześladowcę. Nie wierzy w Jezusa. Nie stosuje też w życiu Bożych prawideł, które są stałe i niezmienne. W związku z tym, że nie wierzy w Boga, nie wierzy w te prawidła, jakby automatycznie żaden kanał Bożego błogosławieństwa do jego życia jakby nie jest uruchomiony, bo są poblokowane, nie? I on cię prześladuje. I teraz ty decydujesz się. Jak zaczniesz się o niego modlić i powiesz w ogóle, niech mu się wiedzie we wszystkim, tak? To uruchamiasz kanał błogosławieństwa do jego życia. Bóg jest związany twoją modlitwą i twoimi słowami. Przeczytałem wam przykłady ze Starego Przymierza. Jak w ogóle popatrzymy, to jest też to, co dzisiaj mówił Artur, jak popatrzymy w ogóle na Nowe Przymierze, na to, że my mamy tworzyć, że my jesteśmy, ja kiedyś też mówiłem o tym, bo sobie to bardzo dokładnie zbadałem, Szaliach i Dajan, jesteśmy Szaliach, pełnomocnikami Boga tutaj, na tej ziemi teraz, my, jako ludzie narodzeni z Bożego Ducha, mamy władzę absolutną i jesteśmy Dajan, czyli jesteśmy sędziami. My to mamy. Tylko nasze umysły tego nie ogarniają. I każdy z nas sięga tylko na dzień dzisiejszy na jakiś pułap tego, jakiś poziom zrozumienia, poziom wiary. Ale nie ma granic przed nami. Nie ma. Nasza pozycja w tym temacie jest inna niż ludzi w Starym Przymierzu. Zostaliśmy inne umocowanie zupełnie na starcie. I teraz, tak jak powiedziałem na początku, jeśli człowiek jednowymiarowo postrzega Boga, to skutkiem tego jest również to, że jednowymiarowo postrzega siebie. Już od małego stykaliście się z tym, że ludzie mówili o sobie, ten jest za gruby, ten to jest chudy, ten jest wysoki, ten jest niski, ten jest mądry, ten jest głupi, ten jest ryży, ten jest jakiś tam. Ten jeden wymiar był taką łatką. I później ci ludzie, których to dotyczyło, oni zaczynali postrzegać siebie według tego wymiaru. Jestem gruby, jestem chudy, głupi jestem, mądry jestem, wysoki jestem, różnie. Ale to była ta rzecz wiodąca. Oni tak naprawdę, przez to, że się koncentrowali tylko na tym, oni nie byli w stanie dostrzec, kim oni naprawdę są. I nie byli w stanie dostrzec, jaki jest potencjał w nich. Bo jak koń, jeden wymiar, przyprowadzić pijanego pana na furze koniem do domu. Jeden wymiar.
I teraz takie pytanie. Czy oglądasz siebie indywidualnie przez pryzmat słowa? Każdy z nas staje przed lustrem. Każdy z nas. Co w nim widzisz? Drugi podbródek? Pulchne policzki? Siwe włosy, ola Boga, muszę się pofarbować, ojejku. A może fajnie być mędrcem z siwym włosem? Może w ogóle ja w ogóle nie rozumiem, skąd się dzieje ten lęk przed starością, przed dojrzałością taką. Bo ta starość jest tak rozumiana w ogóle. Myślę, że ludzie kurczowo się też trzymają tej ziemi. A ja się cieszę, że każdego kolejnego roku jestem bardziej dojrzalszy. Wiem więcej. Z każdym kolejnym siwym włosem na skroni. Widzę, że to ma przełożenie na mądrość życiową. Ale wiecie, czy oglądamy się tylko przez to lustro, które widzimy, te cielesne lustro, czy oglądamy się przez pryzmat słowa? Co to słowo o mnie mówi? Ty, który całe życie słyszałeś, że jesteś gruby, chudy, głupi, że nic ci się nie uda i tak dalej. Jak ty się postrzegasz? Co ty widzisz w tym lustrze? Bo tak naprawdę, słuchajcie, każdy z nas jest taką układanką z puzli. Jak ktoś potrzebuje indywidualnie większego objawienia w tym temacie, to sobie kup puzzle. Nie swoim dzieciom. Kup sobie puzzle. I zacznij sobie układać. Poglądaj sobie poszczególne obrazki. Często jest tak, że jest piękny obrazek. O, tam jest taka czerwona róża, taka piękna. Ale ona sama w sobie jeszcze nic nie znaczy. Nie wiesz, do czego ją przypiąć. Widzisz kawałeczek płatków i trzeba teraz to zacząć w ogóle dobudowywać wokół tego, żeby zobaczyć coś więcej o sobie, tak? Jeśli chcesz mieć swój pełny obraz, to musisz mieć wszystkie puzzle. Ale ludzie właśnie często poprzestają na jakimś fragmencie. Na jakimś jednym fragmencie, jakimś wycinku. To im wystarczy. Na przykład ktoś mówi, ja jestem ręką, nie wołają. No dobrze, jesteś super, piękną ręką w ogóle. Piękną ręką jesteś, masz piękny bicek w ogóle, super. Tylko, że na tym puzelku, oprócz tego, że jesteś tą ręką, jest jeszcze miejsce na to, żeby była głowa, żeby był twój umysł, żeby dołożyć do tego jakieś planowanie i strategię. Nie tylko rękę. Ale już odkryłem, jesteś ręką. Dobrze, ręką jesteś, ale zobacz więcej. Dołóż kolejne wymiary do tego. Zobaczcie, jeśli nie zderzymy siebie z każdą obietnicą, która jest w Słowie, albo jeśli w ogóle z każdym Słowem, które dotyczy nas, zobaczę, czy jeszcze czegoś tam nie pominam, nie. Jeśli tego nie zrobimy, ale co ja mam na myśli? Mam na myśli to, żeby z tym Słowem przejrzeć się, pochodzić z nim za rączkę. Ja często rozmawiam z ludźmi, mam wrażenie, że ludzie czytają naprawdę Biblię na akord. Że postanowiłem sobie, żeby nie mieć wyrzutu sumienia, że w tym miesiącu przeczytam dwie Ewangelie na przykład, albo w tym tygodniu, albo nawet dzisiaj przeczytam dwie Ewangelie. Nieważne, jaki kto sobie ustanowi tryb. A czy weźmiesz tam to jedno słowo, pochodzisz sobie z nim za rączkę w ogóle, tak blisko. Porozmawiasz sobie z tym słowem. Jak się z tym słowem rozmawia? W języku pragnień. Oglądasz się w tym, blisko. Różne emocje mogą ci towarzyszyć. W zależności, co próbujesz zaleczyć. Może się będziesz śmiał, może będziesz płakał, nie wiem. Ale musisz się w tym, pochodź sobie z tym. Nie przyjmuj intelektualnej informacji, kolejna intelektualna informacja, efekt wow, niedzielny powiedzmy. Nie? Znajdź te puzzle swoje o sobie. Bo właśnie potem się dowiaduje, że w tej ręce miałbyś na przykład obosieczny miecz. Na głowie miała być złota korona. Na tych pięknych, czerwonych ustach z tym świetnym kolorem szminki miały wychodzić poszczególne byty. Na przykład firmy, które zakładasz, albo kościoły, które zakładasz. Tylko zatrzymałeś się, na tym już mi wystarczy. Mam piękne usta, bo kiedyś mówili, że jestem brzydula, a teraz mam piękne usta, widzę je w lusterku i mi to generalnie wystarczy. Już dam o sobie prawdę. Jestem piękna. No dobrze. Ja tego nie podważam. Jesteś piękna. Ale tam jest jeszcze miejsce, żeby jeszcze coś tam sobie włożyć. Ja tak proponuję, że dla tych z was, którzy
jest to do Was słowo. Zrób sobie takie ćwiczenie dzisiaj. Wypisz sobie na kartce. Zdefiniuj siebie. Kim jesteś i jaki jesteś. Zobacz, ilu wymiarów użyjesz. Bo to jest ważne. Na co jesteś nastawiony, bo tyle, ile ich użyjesz, to tak o sobie myślisz, nie oszukasz tego. Napiszesz 3, to znaczy, że definiujesz siebie przez 3 puzzle w życiu. Jestem taki, taki i taki. I może to ci naprowadzi do tego, że jeszcze są trochę inne wymiary, jeszcze są trochę inne słowa o tobie, jeszcze są trochę inne obietnice, przez które się albo nie zwróciłeś uwagi, czy nie zwróciłaś, albo się prześlizgnąłaś po prostu, czy prześlizgnąłeś. Wziąłeś te 3. Ja nie twierdzę, że te 3 są, że coś jest z nimi nie tak. Absolutnie. Te 3, które wziąłeś, są prawidłowe, tylko nie dają ci pełnego obrazu. Ciebie. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Ważną rzecz. Odkrywanie swojej wielowymiarowości jest ściśle związane z chęcią rozwoju. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Chęć rozwoju. A rozwój z kolei jest związany z permanentnym wychodzeniem ze strefy swojego komfortu. Nie raz na 2 lata. Permanentny styl życia. Środowisko rozwoju to środowisko zmian. I teraz to, co ja dzisiaj doświadczam, często rozmawiając z ludźmi, to jest to, że ludzie za wszelką cenę szukają swojego komfortu. Nie nazywają tego tak. Ludzie mówią, tak, rozumiemy, tam chodzi o rozwój, ale szukają komfortu. I nazywają to łaską. A to błąd. Ludzie myślą, że zwyciężanie w Chrystusie i łaska polega na tym, że nie będą musieli się rozwijać i nie będą musieli stale wychodzić ze swojej strefy komfortu, bo jest łaska. Bo tam jest nieprzyjemnie dla mojej duszy. Moje ciało tego nie chce, ale pamiętacie, ciało i duch są sobie przeciwne. I zamysłem ciała jest śmierć. Ciało chce leżeć, ćwiczyć, mówi, już się naprawdę bardzo rozwinąłeś. Już tyle tych siwych włosów już ci wystarczy. Już po co tam się pchasz na nowe? Nie lepiej osiąść na duchowych laurach. Jak to się na przykład odbywa? Ludzie rozmawiają ze mną i widzę, że na przykład szukają takiej pracy, żeby to wam dobrze... Szukają takiej pracy, żeby na tu i teraz zapewniła im taką stałą pensję i bez problemów przez 40 lat aż do emerytury. Nie, żeby to było tak, że pójdę do jakiejś państwówki, tak, żeby tam się okopać, bo tam będzie ta stała, będą mi płacić, tam mnie raczej nie zwolnią, bo tam nie zwalniają, a jak przyjdzie inflacja, to będzie jakaś podwyżka inflacyjna i tak do końca życia dziękuję Ci, Panie Boże, że będę miała, to pokryję te wszystkie opłaty i Panie Boże, żeby mi jeszcze troszeczkę, tak niedużo, bo niedużo na takie moje zachcianki zostało. Wiecie, co to jest? To jest mentalność emeryta, duchowego dziada. Emeryt. Widzę ludzi w sile wieku w ogóle, patrzę na nich, widzę w ogóle tysiące pozytywów w nich. Okej, z głową czasami, wiecie, różnie bywa jeszcze, jakby ona nie dogania często pewnych rzeczy umysł, ale jest masę rzeczy. Widzisz człowieka, może robić to, a on w ogóle próbuje się gdzieś zakopać, schować w ogóle, żeby przetrwać i żeby na 3 gałki loda było w miesiącu, nie? Bóg mu pobłogosławił, nie? Tylko właśnie o to chodzi, że to jest, kurczę... I co też często słyszę, że na przykład ludzie mówią, że Bóg mi tak w komorze powiedział. Bóg mi tak w komorze powiedział. A ja, wiecie, już teraz ja mówię wprost. Na pewno ci tak Bóg nie powiedział. Na pewno. Zależy jaki charakter, różna reakcja. Nie, mówię, nie powiedział ci tak Bóg. To jest w ogóle niemożliwe. Mówię, wiesz się z kimś spotkałeś się w tej komorze? Ze swoimi lękami. Ze swoimi lękami się spotkałeś w tej komorze. Próbujesz to gdzieś tam Bogiem opakować. Tak? I teraz nieważne, jak jesteś namaszczony i ilu chorych uzdrawiasz, jak pięknie w ogóle głosisz Ewangelię, masz jakiegoś Goliata. I tak naprawdę na razie śpiewamy. Twój Chrystus stanął twarzą w twarz.
Ale ty nie chcesz stanąć z Goliatem twarzą w twarz. Ty chcesz go obejść. Jakoś go obejdę. Już, mówisz, w moim życiu już było tyle Goliatów w starym życiu, że ja już teraz nie chcę. Ja se pójdę dookoła. Pójdę do tej roboty, mi tam to wystarczy. Żeby się przypadkiem nie zmierzyć z tym Goliatem, nie? Ale wracając do tego wypaczonego rozumienia łaski i zwyciężania, nie? Zobaczcie, nawet taka prosta rzecz. Bo ja ostatnio tak z człowiekiem rozmawiałem i tego też zapytałem, mówię, ty, a gdzie ty wszystkie na przykład zapieranie się siebie? Mówię, no gdzie? Mówię, bo nie wiem, czy rozumiesz, ale między innymi w słowie zapieranie się siebie chodzi o przesuwanie granicy swojego komfortu. Przesuwasz tą granicę. Tak? I stymulujesz swój permanentny rozwój, czyli stwarzasz środowisko do tego. Nie okopujesz się, ale stymulujesz. Zmiana, ojejku, zmiana, tylko hura, zmiana. Nowe możliwości. Nowe możliwości. Nowa ziemia. Nowy front. Jak fajnie. Nowi ludzie, nowe otoczenie. Kochani, jeśli nie chcesz się rozwijać, to nie poznasz pełni wymiarów o sobie. Nie poznasz. Przeżyjesz życie i nie poznasz. Popatrz na siebie wstecz. Ja patrzę na siebie wstecz. Ja dziękuję Bogu w ogóle, że ja w ogóle z tej kancelarii wyszedłem. Na przykład. To nie jest tak, że mi czerwony dywan ktoś rozwinął. Jak na festiwalu w Cannes i szedłem. Róbcie mi zdjęcia. Nie. Ale zobaczyłem, ile funkcji w moim życiu nie było. Zobaczyłem, że one nie musiały być. I ja dopiero przez pryzmat słowa, obietnic, swoich modlitw zacząłem się przekopywać. Kim ja jestem? Na czym ja muszę stanąć? Co ja muszę zbudować? Jaki kręgosłup ja muszę zbudować? Jakie zdanie na swój temat? Na temat swoich możliwości? Co ja mogę? W ogóle nie wiem, czy wiecie, bo ja obserwuję coś takiego, że jak jest ukierunkowanie, na przykład w kościele komora jest istotna. Komora. To u części osób staje to się sloganem takim, wiecie? Taki slogan ucieczkowy. Czy zdajecie sobie sprawę, że jest sporo rzeczy, których nie dotkniecie wyłącznie przez swoją komorę? Nie zrobisz tych rzeczy poprzez swoją komorę. Te rzeczy możesz zrobić tylko poprzez praktykowanie słowa. Poprzez wykonywanie słowa. Dlatego Jezus powiedział, bądźcie wykonawcami słowa, tak? Zauważyliście, że Jezus w komorze nie rozmnażał chleba? Nie uzdrawiał chorych w komorze? Nie wypędzał demonów? On przyjął jakąś informację, ale dalej musiał wykonać pewne uczynki. Bo co? Bo wiara bez uczynków jest martwa. I ludzie mówią, ale ja takie rzeczy w komorze przecież mówię. Nie liczy się to finalnie, co ty w komorze usłyszysz, tylko co ty zrobisz w wyniku tego. Jeśli tego nie wdrożysz w życie, to na co ci ta informacja i na co ci ta komora? To jest jakieś ukierunkowanie ciebie, jesteś oddzielony. Ale finalnie wiara bez uczynków jest martwa. Nie ma, jest odrżnięte gardło. Nie ma wiary. To nie jest jakaś forma wiary. Nie, no jest jakaś wiara, tylko że martwa. No, martwa wiara to i brak. To nie wiara. To nie ma co filozofii uprawiać, nie? I teraz wracając do naszej wielowymiarowości, chcę wam podać kilka przykładów takich. Żebyście się poglądali w tym, porozważali w to. To jest tylko kilka spisanych na potrzeby, nie wiem, dzisiejszego poselstwa. Ale możecie pójść w tym dalej. Poznałeś już na przykład siebie jako wielkiego wojownika. Już wiesz, już znasz się od tej strony. Wiesz, że nie jest dla ciebie problem wziąć miecz, odcinać łby demonom w ogóle, wjechać w czołg, rozwalić mur, bramę. Ale czy poznałeś siebie jako tego, co trzciny nadłamane nie dołamy? Czy poznałeś też siebie jako takiego obserwatora? Nie podważam tego, że jesteś wojownikiem.
To jest jeden wymiar. Czy poznałeś siebie z tej drugiej strony? Może poznałeś już, że umiesz pięknie przemawiać. Ale czy poznałeś już siebie od tej strony, że umiesz też pięknie milczeć i pięknie słuchać? To inny wymiar. Chodzi o to, żeby go nie zgubić. Wiesz już, że potrafisz sądzić. Ale czy potrafisz budować i promować innych? Czy dołożyłeś ten klocek, tego puzelka? Wiecie, bo często popełniamy na przykład taki błąd, nie? Ktoś mówi, ja jestem sędzią. Chodzi o to, żeby znać swoją tożsamość, ja jestem sędzią. Ja tego nie podważam. Nie podważam tego, że jesteś sędzią. Absolutnie, tak? To może być w ogóle główne twoje powołanie. Tylko, że zrozum, że to nie zamyka tematu twojego życia. Bo mamy pełnię w Chrystusie, a Jezus był i jest wielowymiarowy. I On nam to wielokrotnie pokazał. Jak będziecie Go pod tym kątem analizowali, zresztą parę przykładów za chwilę wam pokażę, tak? Jezus objawił się w tylu wymiarach, ale co robią dzisiaj teologowie? Próbują na siłę, oni łamią sobie zęby na tym, próbują Go na siłę sprowadzić do jakiegoś jednego wymiaru. Bo ich umysły tego nie pojmują. A On rozciągał ludzi, rozciągał swoich uczniów swoją osobą i swoim zrozumieniem siebie. Rozciągał ich. Zobaczcie, z jednej strony, kiedy usługiwał w ciele jako człowiek na ziemi, był żyjącym sądem dla ówczesnego pokolenia, tak? Ale kiedy przyprowadzili do niego cudzołożnicę, to on jej nie osądził. Ale jednocześnie sądził szeroko. Skupił się wtedy na innym wymiarze. Był jednocześnie aktywnym twórcą, rozmnażał chleb, stwarzał wino, ale często był biernym, zniesławionym przez innych, tak? Chcieli coś od niego, mówią, o, lud ten, znaku, się domaga. I nie robił nic. Nie czuł się wywołany do tablicy. Był płomiennym mówcą, ewangelistą, ale kiedy go oskarżyli, to był milczącym świadkiem swojego skazania. Nie był jednowymiarowy. Nie cofał taśmy i cały czas puszczał tej samej, jak z playbacku. A ludzie często murują sobie sufit, sami. Sami sobie murują sufit. Właśnie nie chcą odkryć tych kolejnych puzli o sobie. Idąc dalej. Być może poznałeś już siebie jako człowieka służby, ale czy poznałeś już siebie jako temu, któremu Bóg dał siłę do zdobywania bogactw? Czy poznałeś? Ja nie mówię teraz, żebyście dobrze mnie zrozumieli, że wszyscy mają robić wszystko. Nie. Nie o to mi chodzi. Ale czy poznałeś siebie? Czy pochodziłeś z tym za rączkę? Czy pooglądałeś się w lusterku? Z tym słowem, że ty jesteś ten, któremu Bóg dał siłę do zdobywania bogactw. Czy znasz ten puzelek? Czy przejrzałeś się w tym słowie? Czy ono się stało częścią twojego jestestwa? Być może poznajesz siebie jako skrupulatnego analityka. Takiego, co go nie ma tam na przedzie, powiedzmy, ale jest skrupulatnym takim analitykiem. Ale czy poznałeś siebie jako odważnego lwa? Odważnego w działaniu? Chodzi o to, że jak tego puzzla nie dołożysz, to co ciebie ogranicza? Ty musisz wiedzieć, że ty też tak możesz. Ty musisz znać tą część swojej tożsamości, że ty możesz. Baranek i lew. Możesz w ten sposób. Kiedyś zapytałem człowieka właśnie, takiego skrupulatnego analityka, mówię, a czy ty potrafisz polować? Mówię, polować. Był zaskoczony. Jesteś świetnym analitykiem. Ale to nie zamyka ciebie. Nie zamyka cię. Możesz parę puzelków dołożyć, które się dopełnią w tobie, w tym wszystkim, tak? Nauczyłeś się brać, ale czy nauczyłeś się dawać? I odwrotnie. Nauczyłeś się dawać, ale czy nauczyłeś się brać?
Zaspokajasz potrzeby innych, czy potrafisz zaspokoić swoje potrzeby? Czy potrafisz zdefiniować swoje potrzeby? Potrafisz być synem, ale czy potrafisz być ojcem? Wiesz już, że jesteś silny w bramach miasta, ale czy potrafisz wyjść i poprowadzić innych poza obóz? Co mam na myśli? No chociażby to, że nauczyłeś się mówić w kościele, ale czy umiesz mówić w enklawach wroga? Tu się czujesz bezpiecznie, to dom. Nauczyłeś, to dobrze. Wiecie, ja tego nie umniejszam, to nie o to chodzi w ogóle. Ale jest kolejny puzzle do dołożenia. Tak jak przełamałeś jakieś lęki kiedyś przed wystąpieniami publicznymi i nauczyłeś się wystąpić w kościele, bo wiesz, że tu cię nie potępią i tak dalej, przechodziłeś pewien proces, później już zacząłeś być, to jest nieważne, czy ktoś nie potępi, bo nie ma potępienia, szło rozumienie i tak dalej, i tak dalej. Czy poza bramami miasta też potrafisz przemawiać? Umiesz być zdyscyplinowany, jesteś wzorem dyscypliny dla innych, ale czy potrafisz być spontaniczny? Czy jak przychodzi spontaniczna chwila, to ci nie łamie karku, bo twój perfekcjonizm się nie rozwala? Czy nie poszedłeś o jeden most za daleko? Czy potrafisz zrobić coś spontanicznego w życiu? I odwrotnie. Jesteś mega spontaniczny. Dusza towarzystwa spontaniczna. Czy potrafisz być zdyscyplinowany? Czy umiesz dołożyć ten puzzle? One się nie wykluczają, one się dopełniają. Pomyśl sobie na przykład, kiedy ostatnio, jeśli jesteś z tych, co mają taki stały nurt modlitewny, kiedy zrobiłeś coś spontanicznego też na przykład w modlitwie, tak to nazwijmy, no już nie będę wracał do tego, ale tak spontanicznie, sam dla siebie, nie tam przy kimś, żeby pokazać tam, w ukryciu. Czy właśnie złamałeś jakiś schemat? Potrafisz szydzić z diabła, nauczyłeś się, dobrze, bo trzeba. Ale czy potrafisz się też modlić w inny sposób? Bo są ludzie, którym w naturalny sposób to się podoba. Jest fajnie. W kościele katolickim tak nie było. Tu was przyjdę, pobujam się, diabeł to frajer, tu masz z buta gnoju, spadaj, ha, 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 nie? Ale czy umiesz inaczej? Czy dołożyłeś kolejny puzzle? Czy poznałeś siebie w tym? Inny wymiar czy dołożyłeś? Wiecie, bo to jest bardzo ważne. Czy potrafisz podejść blisko Ojca, blisko tronu, a z drugiej strony, czy potrafisz podejść blisko diabła, blisko problemu? Czy tu i tu potrafisz stanąć twarzą w twarz? To jest trochę inna perspektywa, ale i w tej płaszczyźnie, i w tej płaszczyźnie dobrze jest stawać. Tak jak mówiłem wam wcześniej z tym przykładem, tak? Goliata, od Goliata nie uciekamy. Stajemy twarzą w twarz. A do Ojca też przechodzimy blisko. Umiesz załatwiać dużo sprawy. Jesteś świetnym organizatorem. Ale czy umiesz się cieszyć z jagodzianki? Wszyscy cię znają. Świetny organizator. Ale czy jak widzisz fajną jagodziankę w ogóle, to się w ogóle szczerze cieszysz, nie? No i odwrotnie, bo to można odwrócić. Cieszysz się z tych jagodzianek generalnie, tak? I to jest fajne, nie? Ale czy też jest na przykład puzelek z tym, żeby załatwiać inne rzeczy, jesteś w stanie gdzieś tam załatwić? Marzysz o wielkich rzeczach, budujesz je w swojej wyobraźni, ale czy jesteś wierny w małych początkach? Chociażby w przechodzeniu na czas do kościoła. Wiecie, to dobrze się pooglądać w tym. Jak człowiek analizuje słowo i patrzy, jaki był Jezus, co Jezus mówił, to później widzisz siebie w różnych sytuacjach, możesz sobie patrzeć. Czy umiesz być na przykład oszczędnym i hojnym zarazem? Ktoś powie, że to jest nielogiczne. No to jest bardzo logiczne. I bardzo prawdziwe. Bo ludzie też myślą, że hojny to tam roztrzepany finansowo, powiedzmy. Nie? Już nie chce mi się nawet wchodzić tam tłumaczyć. Nie? Czy potrafisz być pierwszym i ostatnim? Mówię wam dzisiaj o tym, bo to są rzeczy, które ja sobie też przeżywam. To są rzeczy, pytania, które ja sobie zadaję, w których ja się oglądam. To się nie bierze z tego, że tam... Ja tak mam. I uważam, że to jest dobre. Wiesz na przykład, że potrafisz stać na scenie, już to wiesz. Ale czy potrafisz z niej zejść
dla wyższego dobra. Jezus jak posyłał uczniów, to zszedł ze sceny. Zresztą wiecie, tych przykładów jest dużo. Uczymy się pewnych rzeczy, nie? Cieszymy się, one są fajne, zdobywamy kolejne przestrzenie, rośniemy z jednego poziomu w kolejny poziom. Nie? Czy potrafisz zarówno burzyć, jak i budować? Bo dobry budowniczy musi umieć zarówno burzyć, jak i budować, żeby był skuteczny. Nie? Nauczyłeś się polegać na sobie. Fajnie. Ale czy nauczyłeś się być zależnym od innych? Myślę, że wiele osób potrzebuje jeszcze dać sobie kręgosłup też złamać w tych obszarach. Takiej samosprawiedliwości. Kochani, tych przykładów jest dużo. Nie będę wam więcej ich przytaczał, ale chcę, żebyście jako podsumowanie tego dzisiejszego słowa zrozumieli jedną rzecz. Nikt z nas nie jest jednowymiarowy i Bóg nie jest jednowymiarowy. I nie możemy jakby ulegać tym płytkim, wąskim w ogóle podejściom. Żeby w ogóle prawidłowo się rozwijać, my musimy badać w ogóle to. Wracać sobie na przykład do tych cykli nauczań, które też były. Jaki jest Bóg, kim jest Bóg, kim ja jestem w ogóle. Oglądać siebie z różnej strony. Przecież te 6 fragmentów, które przeczytałem wam o tej rzezi, wiecie ile powstaje chorych wyjaśnień, interpretacji tego? Najlepiej to by to wyrwali w ogóle z Biblii, żeby tego nie było. Ale to jest ten sam Bóg. Ten sam Bóg, który uratował nas w Jezusie. Zależy mi, żebyście byli nastawieni na rozwój. Byli nastawieni na odkrywanie o sobie kolejnych puzli, bo to naprawdę nas poszerza, pogłębia, przez to jesteśmy bardziej skuteczni, więcej widzimy. To naprawdę dobry kierunek. Amen.